就在摇，对不对？地震，摇很大力耶。对啊。To nagranie przedstawia, jak para jedąca samochodem tuż przed maską natrafia na ogromny głaz, który mógł zmasakrować ich samochód i ludzi, którzy się w nim znajdowali. Ja on dali je. Oj! 30 listopada 2020 roku na kanale YouTube został opublikowany film, gdzie rzekomo duch porusza drzwiczkami od szafki. W zasadzie nagranie wygląda realistycznie. Kadr jest dość ostry, ujęcie równie dobre. Kąt pozwala zobaczyć, że nie ma tutaj ingerencji osób trzecich, ani manipulacji przy pomocy linek. Trzeba przyznać, że całość nagrania to dość ciekawy temat. To nagranie pochodzi prawdopodobnie z kamery bezpieczeństwa. Widać na nim pojawiającą się dziwną białą postać, która po chwili nagle znika. Co myślicie? Błąd kamery, program do postprodukcji, a może coś bardziej niepokojącego? I mean, are we gonna be able to fit all that in within a week? I don't know. We're just gonna kind of wing it and see what happens. But like, I mean, if we just take a trip up there just to go to. To nagranie przedstawia spotkanie z duchem. Bynajmniej po obejrzeniu tego nagrania można zaryzykować takie podsumowanie tego materiału. Hammer to eksplorator gdzieś z Arabii Saudyjskiej. Interesują go zjawiska paranormalne, więc nie boi się wejść do potencjalnie nawiedzonych miejsc. Dzięki jego odwadze, wytrwałości, motywacji, ale również determinacji możemy obejrzeć dzisiaj to nagranie i fenomeny, które przyprawiły mu się podczas tej wyprawy. Agua. W czerwcu, a dokładnie 13 czerwca 2020 roku, grupa eksploracyjna, która fascynuje się zjawiskami paranormalnymi, wybrała się do opuszczonego już domu, w którym mieszkała tylko jedna kobieta. A oto, co udało im się zarejestrować na tej wyprawie. Друзья, ну, Щучек. А свет. Ой, да, блин. Мне все равно кажется, что просто кто-то есть. Я тебе, блядь, сказал, что если кто-то нахуй есть. W kwietniu 2011 roku na kamerze bezpieczeństwa zostało zapisane nagranie, które przedstawia, jak pewien mężczyzna puka do drzwi jednego z domów gdzieś w Los Angeles. Wygląda jak kurier lub jakiś dostawca jedzenia. Wskazuje na to jego wygląd, koszula, jakaś plakietka z imieniem i czapka bodajże z logiem firmy. Niestety ten facet nie czeka żadną paczką na właściciela posiadłości, a na swojego kumpla, którego poinformował, że w domu nikogo nie ma i mogą dokonać rabunku. To nagranie pochodzi z Indonezji. Zostało wykonane w roku 2018, a dokładnie we wrześniu. Przedstawia katastrofę nie tylko wizualnie, ale to, co widzimy na ekranie, to katastrofa dla wszystkich osób, które straciły dobytek wskutek tego wydarzenia.
المهم بين يجون وما خلفه ولا يكون شيء من عندي إلا بما شاء وسع كرسيه. Nagranie przedstawia, jak grupa dzieci, która chyba bawiła się gdzieś w znanej im okolicy, ma nie lada problemy. Jeden z kolegów wpadł do ogromnej rury i nie mógł samodzielnie się z niej wydostać. Try to stay straight in your leg as hard as you can, dude. I'm serious. That's the only way you're gonna get out of there. Ten mężczyzna zdecydował popisać się swoimi umiejętnościami pobierania magmy. Wiele ryzykował tylko po to, aby zyskać parę wyświetleń. Dziwne nagranie, które teraz możecie obejrzeć, pochodzi z miejsca, w którym nikt raczej nie spodziewałby się takiej aktywności paranormalnej. Basen, a zabawa trwa w najlepsze, a w tle idzie mgła. Półprzezroczysta postać, wyglądająca jak mała dziewczynka, która idzie za swoim tatą. Pytanie, czy jest to błąd kamery, czy może coś znacznie bardziej złożonego? Nagranie to zostało wykonane w Rosji i stało się wiralem. Mianowicie pewien mężczyzna zamontował kamerę na noc w swojej sypialni i doszło tam do pewnego rodzaju paranormalnych wydarzeń. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. What is that? The home.